co? To jest skocznia narciarska, z której skacze Adam Małysz, znany skoczek w Polsce i na świecie. I don't understand everything. On był średni medalistą. We're going to the restaurant, I don't know, but it's not our ops. This is the restaurant. I will see what we have. Like we are going to the old house. Dzień dobry. Idziemy na górę, czy na górę? Górę to górę, ale zamknięta. Niech pokoju kominka prowadzą. Co masz? Zaszyty. Ja próbuję zaszyty. Będzie się tak dezynfekować? Wiesz co, tym twój mi się przyda. No widzisz, to się jeszcze wydezynfekować? Bo moje miejsce będzie to? Nie. To daj masz miejsce. Nie. Jeszcze mi się wydezynfekować. Słuchajcie, my chcemy jakiś obiad, tak? Normalnie. Co to jest? Szarpaniec z garściny, zdrowiu, szarpaniec. Czy tu ktoś już był? Co tu jest dobre? Ja tutaj w tej nie byłam. Takie chlebie to nie chcę. Takie chlebie nie. Fajnie. Jak ktoś się prowadzi, to znaczy, że on wie. No właśnie, to niech nam coś zaproponuje. Tutaj? To każdy wie, ja cię co, no. Ja też nie, jeszcze nie wiem, gdzieś raz jestem. Ja biorę jodło drwala. Jodło drwala? To ja biorę, ale to się nie sugerujcie. Czy jak drwala wyglądasz, to powinno. To jest bardzo dobre. To jest my robię, musi mieć kolory. Co? Hello! Gosia! Tylko teraz pytanie, czy ona może to dać do YouTube? Tak, może. To ja. Ale to ty co, ale pierwsze ja zapłaciłam, ale co? Ty, bo ty się wstydziłaś i ty płacisz. Dobra, to ja płacę, co się ma. Ale no. Gosia, i co ty zdecydowałaś? Wiesz co, że nie, sami to nie jest złe, ja tu trzymam, bo to jest... Ja też. Sami górasz górki. No, ja wszystko fajnie, serdzianki. Jano, górki to ludzie, jak zjemy, to już kolacja będzie. Bardzo fajnie, tak? Przecież nauczone, żeby obiad do kolacji jeść. Raz dzień, a zdrowo. Małgosiu, wtedy coś mi... Ale tajemnica o to, że ona już... Ja później widziałam, że ona już... Jej chodziło bardziej o towarzystwo, żeby ktoś do niej przychodził, wiesz? Żeby ktoś był, no. Tak. Ty mi umyj tam szklaneczkę, ty mi umyj to, bo tu chodziło o to, żeby ktoś przychodził do niej, o towarzystwo. Bo ona, wiesz co,
już dostała tej choroby sierocej i się kiwała. Tak. Widziałaś to? Widziałem jak się to, kiwa? No. Bo tak, wychodzić już nie bardzo wychodziła, tylko się kiwała. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz. Gdzie ta reszta? Oj, zapaski. No jak ty Małgosi pilnujesz? Jak ty tej Małgosi pilnujesz? No. Dwie Małgosie teraz masz dwie pod opieką, no. I oszalał. I zgubił. Miał jedną, to jeszcze pilnował. Jak dwie, to już koniec. Stracił się. Ale wiecie, że lepiej się spaceruje, jak mniej tych ludzi jest? A jak tu są same stragany powystawiane, to ty nic nie widzisz. Ale to jakoś tak trafiłaś na jakiś szczególny ten, bo ja... Pamiętam, że jak ja tu jeździłem nawet zimą, wiesz, to nie było tyle z tych straganów. Ja jakoś trafiłam na jakieś stragany, to było tyle. Kiedyś tu byłem z Gdyni, wiesz co, do przyjeżdża do... Do Dwodaków, nie, no. To ją wziąłem z chłopców, wiesz, no, i przyjechaliśmy tu pochodzić, nie? No to fajnie. Nie było tak dużo ludzi, wiesz? A jak już tu mnie przywieźli... To jest najwięcej, jak masz tydzień kultury Byzgickiej. Może, ja nie wiem, moje dzieci mnie tu przywożą, wiesz? Bo ja sama to gdzie? I ja sobie myślę, takie po straganiach i pamiętam, że coś nawet kupiłam. Całe tam nad Wisłą, te całe tam bulwary. No, ja tu pamiętam. To jest dla nich zarobek to jest. Tak, tu były same stragany, hej, do końca. Idą dziewczyny nasze. Czekaj, zobaczymy, czy Małgosi. Nie ma Małgosi, hej, nie ma Małgosi. Idzie Małgosi. Idą. Nie ma Małgosi. Idą. Pogubiłeś. This is the center city. Wiecie co? I teraz tak może to bardziej fajnie, ale no smutny. Ciekawe kto następny. Może ty, może ja? Patrz jakie to straszne. Ale pan żywy. I komu teraz w brzegu? Ktoś inny najlepiej przyjechać. Choroba mi napala, żołądek mi napala. Zbieram tego lekarza, ksyka za morze, ale nie wiesz. Z kolei się wybierzesz, to ci za znowu dwa lata na badania, wiesz, jak nie prywatnie, nie nie wykazała specjalnie, wiesz, to co mnie interesowało, mnie tu płonę cały czas, nie? Tak. Reklamy dali do tych filmów, nie? To musisz mieć ogólną dalność. Ale nawet nie krzyknęli, że mam. Więc wiesz, jak oni się krzyknęli, że my będziemy ciebie oglądać, ty masz nas oglądać i tak każdy z nich. Jest. Licznik idzie do góry. Licznik idzie. No, a ją zrobili się koło na Europę, wiesz? I ona się no to brawo. Fajnie, ale ja z kolei świadectwo wydaję, wiesz, ja mam zgadza się, ale jakiś chłopi trzeba mieć, co to się wydaje? Ja biorę, wiesz, od niej te, wiesz, ale to właśnie adresu, wiesz, cała rzecz za siebie i za mną. I to mam przywilej. To jest przywilej, traktuj to jako możliwość pomocy, jakiejś takiej, wiesz, dobroczynności, bo może się zastosowane jako filantropii. Thank you.
dziecko. Bardzo dobrze te Chiny opowiada, wiesz, tam jakiś biznes rozkręcił, coś mu się udało, bo to też nie takie proste. To Polak, tak? Polak, tak. Ale jest łatwo. No nie. Ale wiesz, jakie te Chiny czyściutkie? Bo oni nie pokażą tylko Pekin, tylko tam, gdzie on jeździ, nie? To tak czyściutkie, to wszystko jest tak zorganizowane, że my tu jesteśmy... Chińczycy są bardzo, bardzo szczupulatni. Ja byłem w Hongkongu, bo to Chiny są. No. To Chińczycy. No co tam? Curik. Ania? Tak, idziemy.